Piotr Lisek, zwycięzca Copernicus Cup z wynikiem 5,75, a więc powtarzasz to, co zrobiłeś dwa dni temu w Düsseldorfie. Tak, cieszę się, że mimo tego zmęczenia, powiedzmy, no bo dzień po dniu praktycznie nie jest łatwo skakać, udało mi się znowu 75. Ja wiem, że jest gro kibiców, którzy oczekują na mnie więcej. Ja się cieszę z tego, że to już jest taki powiedzmy światowo-europejski poziom i że znowu mogłem udowodnić, że może jeszcze jestem w tej czołówce europejskiej. W którym momencie te emocje były największe? Ja myślę, że na trzecią próbę na 65 i mój trener myślę też miał największe te emocje, bo wiedział, że się dobrze czuję, wiedział, że możemy skoczyć 75, 80, 85. Więc myślę, że on tam się stresował. Ja starałem się robić swoje. Później na 75 trochę ochłonąłem i po prostu zrobiłem swoje. Czyli to trener bardziej się stresował niż ty? Myślę, że dzisiaj tak. Jemu też jest trudnie. On tam siedzi, od niego już później nic nie zależy. Wszystko zależy od zawodnika, a ja mam co robić, więc ja też te myśli mogę zająć swoją robotą. Więc myślę, że tak. Mam nadzieję, że dostarczyłem wam dużo emocji przed telewizorami, kibica na trybunach. W ogóle chciałbym wam wszystkim serdecznie podziękować, że jesteście ze mną. Naprawdę jesteście niesamowici na trybunach. Te plakaty, które szykujecie dla mnie, okrzyki, no naprawdę jestem bardzo wdzięczny. Także chyba na tym sport polega, żebyśmy z tego czerpali po prostu radość. I ja tą radość czerpię i mam nadzieję, że wy też. Ja mam wrażenie, że po tym jak przeskoczyłeś te 5,65 w trzeciej próbie, no to cię ustrzydliło, czy ci kibice jednak, którzy byli bardzo blisko i bardzo cię wspierali? Ja myślę, że wszyscy się trochę uspokoili i nie uspokoili, bo wiedzieli, że będzie znowu walka z menadżerem. Ustrzydliło. Ustrzydliło. No myślę, że tak. Myślę, że to było jakieś takie nowe otwarcie. I wiedziałem, że będzie znowu walka z Menowlunem, który bardzo dobrze skoczył to 5,75. Wiedziałem, że to 5,80 trzeba będzie atakować dosyć dobrze. I z taką realną myślą o tym, żeby to faktycznie skoczyć, a nie tylko podjąć próbę. Ja zmieniłem tyczkę na twardszą. Cieszę się, że w końcu ją wziąłem, bo to jest taki prognostyk do tego, że za chwilę może się udać skoczyć coś wyżej. Bo wiadomo, że jak się skacze na bardziej miękkiej tyczce, to jest jakaś taka granica. A jak się już bierze te twardsze tyczki, to jest potencjał na skakanie wyżej. I myślę, że dzisiaj to pokazało, że może być dobrze. I musi być, bo to jest sport, ale potencjał jest. Może, kiedy i gdzie? Zobaczymy się teraz w Livienne we Francji. To jest kolejny meeting z tego turu. No i tam będzie kolejna walka znowu z najlepszymi. A dzisiaj u Mondo Duplantisa myślę, że też możemy śledzić kolejne wysokie loty Armanda, który pewno będzie szykował się na kolejny rekord świata. Ale póki co jeszcze chyba chłopaki walczą. Piotr Lisek, zwycięzca Copernicus Cup 5,75. Dziękuję, gratuluję i trzymam kciuki za dalszą część sezonu. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia na wysokości. Hej!